Cześć, jestem Karla, a to jest Legacy w Destiny 2. No i w dzisiejszym odcinku będziemy się skupiać na psuciu relacji pomiędzy Innocentem, panią Esmeraldą i też jeszcze wmieszamy do tego Lucję i zobaczymy, jak to wyjdzie, bo ja zazwyczaj nie psuję tych relacji rodzinnych, także no tak trochę nie wiem z jakiej strony się za to zabrać, ale jakiś tam pomysł mniej więcej mam, także no zobaczymy, jak to wyjdzie. No i większych planów nie mam, więc no zapraszam. Dobra, to na razie Lucja sobie śpi i tutaj na pewno plan jest taki, że ona musi się dosyć mocno obniżyć w tej nauce, żeby ją po prostu ze szkoły prywatnej wyrzucili. Zobaczymy, czy to się uda zrobić. Nie idziesz do szkoły, śpisz sobie dalej, bo ty tam całą noc, nie wiem, grałaś w koszykówkę. Coś ona robiła, że jakoś się trochę nie wyspała. Pani profesor Esmeralda może pójść się wykąpać, skoro już nauczyła tutaj Dakotę komendy. Innocenty widziałam, że ma wolne akurat dzisiaj, więc może... Co ty masz za hobby, tak? Aha, bo ty masz wobec sportu. A, bo tak myślałam, że może by coś porobił, typu, nie wiem, jakieś by powyrabiał tam różne garnki, nie garnki, że może coś w ten deseń, ale skoro ma sport, to musiałby tutaj ćwiczyć grę w kosz. A w sumie może poćwiczyć, czemu nie, jak nie ma co robić, to może zadbać o swoje zdrowie, w sensie o swoją sylwetkę, a nie zdrowie. Ty sobie cel osiągnąłeś ostatnio i co masz tutaj? Aha, zarobić 100 tysięcy, więc czysto teoretycznie mógłbyś też w przyszłości prowadzić jakiś biznes. Gdybyśmy mieli bardzo dużo pieniędzy, moglibyśmy otworzyć taki sklep ze sprzętem sportowym, skoro on takim sportem się interesuje. I wtedy zastanawiam się właśnie, czy może po prostu, jak tutaj już nie będzie Alicji i Moniki, czy ten klub muzyczny sprzedać i otworzyć nowy biznes, czy zostawić ten klub muzyczny i też otworzyć nowy biznes, tylko skąd my wtedy weźmiemy na to fundusze? No może uda nam się zarobić, zobaczymy. Dobra, to Innocenty, idź sobie porzucaj do kosza. Witold, ja widziałam, ty miałeś pójść do pracy dzisiaj, ale w sumie się spóźniłeś, jesteś zmęczony, dobra, to idź się ogarnij i po prostu wykorzystasz sobie ten urlop, który masz i tak to rozwiążemy. Lucja otrzymuje niższy stopień, no fantastycznie, dziecko. Znaczy, normalnie to nie wiem, czy bym się aż tak cieszyła z tego, ale w gruncie rzeczy o to nam chodziło. Więc teoretycznie, jeśli w czwartek nie pójdzie do szkoły, powinna dostać 4+, a w piątek 3+. Jeśli tak codziennie by o stopień szło. No okej. Okay. I chciałaby też pójść na randkę. No to zobaczymy, to zaraz może to ogarniemy w sumie. Bo ona chyba na randce nie była z nikim, ona się tak tylko spotykała tam z jakimiś typkami. Trzema chyba, że tam były jakieś pocałunki, jakieś flirty, coś takiego. Także można w sumie będzie to potem ogarnąć tutaj z jakimś typkiem randeczkę. No okej, to bierzemy sobie chyba następnego pana, po prostu, tu idzie jakiś nawet nastolatek chyba, weź go może powitaj, może akurat, chociaż ona to powinna mieć chemię raczej do każdego, ze względu na to życzenie Gina, które wykorzystaliśmy, więc pewnie będziesz miała do niego, no i tak będzie miała do niego trzy te piorunki, także okej, no ale w sumie możesz z jednym i z drugim na ten, w sensie, no niech jeden tam sobie pójdzie i coś porobi u nas w domu, a ty w tym czasie będziesz tutaj tego... Czy ja kliknęłam, zrób mi zdjęcie? Bo tak, pewnie kliknęłam, zrób mi zdjęcie, bo oczywiście zawsze muszę to przypadkowo kliknąć. No ale dobra, bo ty chciałaś głównie, rzecz ujmując, randkę, także proszę cię uprzejmie. Z reguły to uznajemy, że że Lucja to wcale tak się nie spotyka z tymi wszystkimi typami w domu i przed domem, tylko ona gdzieś wychodzi, ale mi się po prostu nie chce chodzić na te parcele publiczne, okej? Okay? Więc uznajemy, że ona po prostu się kryje z tym wszystkim przed rodzicami, żeby się nie dowiedzieli, że tu jeden, tu drugi, tu trzeci, tu dziesiąty. Dobra, poszedł pocałunek, poszło tutaj zauroczenie, także w sumie możesz z nim jeszcze, nie wiem, coś tam zaflirtować, troszeczkę opowiedzieć dowcip i możesz w sumie zapożegnać, tak, pożegnać tego typka i dalej możesz tutaj iść drugiego pana urabiać, bo czemu nie? Niech te relacje się wbijają, to akurat będziesz miała chyba pięciu, tak, to 1, 2, 3 powiedzmy, 4, 5. No, to idealnie będzie tak 5, więc teraz będziemy czekać może, aż te relacje troszeczkę urosną i wtedy będziemy dalej tam szli w te całe tutaj miłości i takie różne tego typu rzeczy. Dobra, bo Lucja tam już narzekała, że ma po prostu dosyć, także proszę bardzo, weź tam pożegnaj wszystkich, masz z tym typkiem zauroczenie, także to ci wystarczy do szczęścia. Chodź sobie coś zjedz i pewnie pójdziesz poćwiczyć tam tą kondycję swoją, całą, rzucanie do kosza i te sprawy. Pani profesor Esmeralda, dlaczego ty śpisz w sypialni Alicji? Naprawdę po prostu nie rozumiem tej kobiety. A czy ty masz jakieś hobby? Aha, ty masz wobec natury. Dobra, no to natura, sprzątanie, w sumie możesz się... Aha, i tak ma na
faksa sprzątanie, dobra, to może uczyć się tego sprzątania, żeby tam jej szedł ten entuzjazm, bo musi coś robić, żeby przypadkiem nie rzuciła się na, nie wiem, na szachy albo na granie w komputer, w sensie granie w gry na komputerze, bo to daje jej punkt logiki, którego nie chcemy, żeby zdobyła. No, Witold dzisiaj też nie pójdzie do pracy, bo w sumie nie wiem, co on robił przez noc, że nie spał i się przed chwilą dosłownie położył, także będzie, zostanie sobie dzisiaj w domu, ale jak ma te wolne, to może niech sobie wykorzysta te wolne w sumie. Lucja, nie, ty nie idziesz do szkoły, ty grasz sobie w kosza, ciebie szkoła nie interesuje, masz to gdzieś. Ojoj, tak troszkę pani Esmeraldy nie przypilnowałam i się przez całą noc uczyła tego całego, w sensie uczyła się sprzątania, wzbijała sobie tutaj swój entuzjazm wobec natury i no tak trochę nie pójdzie do pracy, bo się fatalnie czuje. No cóż, trudno. Widocznie sytuacja w rodzinie ją dosyć mocno stresuje, w sensie w sumie się w tym odcinku jeszcze nie kłóciła tam z tym, z Innocentem, więc będzie trzeba to ogarnąć, jak Innocenty wróci z pracy po prostu. Jest tyle simów i każdy z simów ma po prostu coś swojego do robienia, że ciężko jest mi się czasami skupić na wszystkich naraz, jak gdyby, tak? A to chyba Alicja miała z kimś rozmawiać, bo ona ma tam straszne to towarzystwo. Także niech sobie tam z kimś pogada po prostu. No i przyszły rachunki. W zasadzie można by się dzisiaj udać może do klubu w sumie. Tak raz na odcinek może chciałabym tam chodzić, nie? Kolejny raz, że Lucja otrzymuje niższy stopień, czyli teraz ma 4+, okej? Czy jak jutro nie pójdzie, to powinna mieć 3+ i zobaczymy, czy co się wtedy stanie. Czy ją jakoś, nie wiem, wyrzucą z tej szkoły prywatnej, czy to się nie da wyrzucić ze szkoły prywatnej. Dobra, Alicja, idź weź zapłać rachunki i ty się czujesz, powiedzmy, że okej, chociaż możesz trochę pójść spać, bo Monika też idzie spać, więc może jak się tutaj nasze bliźniaczki wyśpią, to pójdziemy sobie do klubu, tak pewnie koło 19, 20, może coś koło tego. Oho, czemu mu się gra ścięła? A dobra, bo pies dostał awans, okej. No to pięknie, Alabama przed chwilą dostała sobie awansik i aha, akurat nie potrzebujesz żadnej komendy, bo byłaś tam nauczona jednej. Oj, pieśki się będą bawić, jej! Tylko Alabama troszkę śmierdzi, więc można by w sumie dać komuś, żeby wykąpał tego psa, więc Lucja, bo ty nie masz tak w zasadzie nic do roboty, Veno wykąpa Alabamę. Teoretycznie powinna robić to pani profesor Esmeralda, ani... A, ale pani profesor Esmeralda się dobrze czuje, no tak, bo ja myślałam, że ona coś jest zajęta, coś ten, a w sumie nie jest taka zajęta, więc mogłaby tutaj wykąpać te swoje pieski. Innocenty wraca z pracy, to weź sobie prysznic, Innocenty, idź tam sobie porzucaj w kosza, bo jak masz ten entuzjazm wobec sportu, to tutaj sobie weź go cały czas tam ogarniaj i tak karierę ma już na maksa, więc co mu pozostało robić, nie? Witold, czy ty będziesz dzisiaj się z nami żegnać, czy jeszcze poczekasz jeden dzień, bo tak w sumie ten twój paseczek to tak w sumie na skraju już jest, no zobaczymy, ile tutaj jeszcze pociągnie. Dobra, Alicja się wyspała, jeszcze czekamy, aż Monika dośpi, w sumie Monika mogłaby też prysznic wziąć, w zasadzie nawet już, weź sobie prysznic po prostu. Pani profesor wykąpała Alabamę, a Dakota nie jest wykąpana, to proszę bardzo Dakotę wykąpać. A ty, Dalida, możesz tutaj sobie sprzedać to coś, co namalowałaś i dalej tutaj iść w tą swoją sztukę i rzemiosło. Cześć, jestem Judyta, mój przyjaciel Maria zapewnia mnie, że niedawno wspaniale razem się bawi... Nie? To chyba do Moniki było, tak? Ona chyba dostała i pewnie teraz ma tą typkę, no, w gorących kontaktach czy coś takiego. Okej. No dobra, to Monika i Alicja jadą sobie tutaj do klubu. Nikogo więcej nie bierzemy, bo i tak one tam we dwie wystarczą, zdecydowanie. Dobra, dziewczyny już się właśnie ustawiają, także możemy tutaj sobie otworzyć lokal. Niech się klienty schodzą. Oho, chyba mamy panią krytyk? Tak, Krystyna, bo ona tutaj coś zanotowała. Od razu właśnie chyba przyszła i kupiła bilet, więc może opowiedzmy jej dowcip. Ale to i tak będzie się bardziej liczyć, jak ona tu coś będzie chciała kupić i wtedy będziemy mogli jej pomóc. Chociaż może jej pokażemy po prostu ten automat, że może się zdecyduje. Przed chwilą go oglądała. Aha, dobra, i coś tam pozytywnie chyba rozpatruje. Okej, chyba już mamy recenzję. Po ważnym przyjrzeniu się twojemu przedsiębiorstwu stwierdzam, że jest to lokal z klasą. Napiszę pochlebny artykuł, by wszyscy... Aha, no dobrze, dziękuję. No i pokazała temu gościowi ten automat, a on nic z tym nie zrobił. Jak gdyby nie chcecie kupować, czy co? Nie podobają wam się automaty? Trudno, ważne, żeby napiwki nam w sumie dawali. To jest nasz główny tutaj dochód, tak naprawdę.
ale w sumie już jest prawie piąta, więc wydaje mi się, że tutaj jeszcze to tych ostatnich klientów spróbujemy nakłonić, żeby kupili sobie bilety i chyba będziemy zamykać, tak mi się wydaje. Chociaż dziewczyny jeszcze grają, więc póki grają, to jest jeszcze dobrze, mi się wydaje, ale no już tak trochę te ich potrzeby minimalnie tam pospadały. No dobra, kupili te bilety, dobra, to zamykamy lokal, niech już... Chociaż mogłam poczekać, aż daliby na przykład napiwek, bo tak to trochę bez sensu sobie zrobiłam. Ale okej, chyba całkiem sporo nam tutaj przyszło. 1200, no to w sumie nieźle. Jeszcze tutaj ten Monika coś dorzuci. I... ona aż 1000 zarobiła, no to ładnie tutaj ten 2200. No nieźle. Dobra, jedziemy do domu. Proszę uprzejmie, proszę się tutaj kłócić, czy możecie coś więcej robić poza kłótnią. Chyba na razie nie mogą się jakoś tak irytować, czy coś takiego, że tam nie wiem, innych takich, poszło zakochanie się, oj. Tylko tak się właśnie zastanawiałam, czy ja chcę na przykład robić im tutaj rozwód, powiedzmy, że no, czy to będzie jakoś tak się, no niby teoretycznie powinni mieć rozwód, skoro się nie dogadują, ale właśnie nie wiem, czy chcę im robić ten rozwód, no. Esmeralda i tak zaraz w sumie umrze, więc w sumie. Chyba, żeby zrobić taką historię, że może Esmeralda ze względu na to, że tak się strasznie tutaj denerwowała i stresowała tym, że no Innocent jest lepszy od niej, cały czas się z nim wykłócała, to może po prostu za dużo stresu na raz było i mogłaby przedwcześnie nawet umrzeć teoretycznie. Bo oni na ten moment już nawet nie są przyjaciółmi, także chyba nawet nie będą chcieli spać w jednym łóżku, a ty jak tam z tą... Nie, no, bo on cały czas ma 96 lat, on nie widzi problemu w ogóle, no, Esmeralda się tam czepia, bo to Esmeralda, ale jemu to w sumie wisi i powiewa, weź coś jeszcze zjedz, bo jesteś chyba głodny i po prostu idź spać. Może jak ona się pierwsza położy, a on się do niej potem, on do niej potem pójdzie, to może będą chcieli spać razem, no i Esmeralda zepsuła kibel, super. Zobaczymy, czy będą chcieli razem spać, czy... Ten Innocenty będzie, a nie, no, Innocenty nie widzi problemu z tym. To Esmeralda mogłaby mieć problem co najwyżej. A Esmeralda się budzi, nie chce z mężem spać. No to w takim razie, skoro ty masz problem, to idziesz się tutaj zdrzemnąć na kanapie w salonie, no i sorry. Witold, ty w sumie masz dosyć spoko te umiejętności techniczne, chodź, bo tutaj jak się ogarniesz, to weź tam ponaprawiaj to wszystko, bo to przecież... Oj, wanna zepsuta i prysznic, chociaż nie wiem, czy majstra nie zatrudniłam, no trudno. A ty znowu chciałabyś pójść na randkę. No możesz teoretycznie ogarnąć z którymś tam randkę, chyba z tym z tym już jest tutaj 65 na dole, to w zasadzie możesz go zaprosić na randkę i możecie sobie ogarnąć już tam jakieś zakochanie czy coś takiego. A wy wróciłyście z klubu i zamiast zadbać o swoje potrzeby, to idą łowić, no po prostu... Ojejku, dziewczyny, naprawdę. Dobra, przyszedł twój Romeo, chcesz z nim grać, chcesz z nim w wolnym tańcu i po prostu tańczyć z nim. Dobrze, proszę cię bardzo, to może porzucajcie sobie piłką, bo ty jesteś taka ten wysportowana, tylko teraz muszę przypilnować, żeby ona nie poszła przypadkiem do szkoły. O, właśnie. No i właśnie Lucja się zakochała w tym typie, także okej, już możesz go ten pożegnać. A wieczorem może zaprosimy jeszcze tutaj o tego Gordona, bo tutaj też widzę, że 54 to już tak całkiem nieźle. Ej! Co? Przeszła jej ten bonus chemii? To jest ograniczone czasowo? Myślałam, że to przez całe życie będzie miała. Przyszła poczta w piątek? Czyżby za... No ale ona dopiero co była na tej randce, więc to raczej... A może za poprzednią? No pewnie za poprzednią dostała. Okej. W ogóle Lucja to już prawie tą kondycję ogarnęła na maksa i właśnie widzę, że dostała 3+, ale nie ma, że z tej szkoły prywatnej, czyli może musi 2+ dostać, no to poniedziałek, to jeszcze teoretycznie będzie miała trochę czasu, żeby to zrobić. Też teoretycznie mogłaby chodzić do tej szkoły i po prostu nie odrabiać prac domowych, ale w sumie bardziej mi jakoś pasuje, że ona by po prostu wakarowała, że nawet by jej się nie chciało chodzić do tej szkoły prywatnej. I właśnie widzę, że Dakota sobie ogarnęła awans, więc to oznacza, że jest na szczycie tutaj kariery tej psiej, tak? Więc będzie trzeba jej dać nową karierę, nawet możemy dać jej jeszcze raz po prostu show biznes. Tak właśnie patrzę na umiejętności Moniki, widzę, że charyzmy nie ma na maksa wbitej, a w sumie mogłaby, jak mi jakoś pasuje. Tą muzykę i taniec już właśnie sobie ogarnęłaś, ten entuzjazm, więc po prostu przede wszystkim przebierz się w ubranie codzienne, a potem ćwicz sobie romantyczne pozy. Tutaj Alicja też by w sumie mogła się przebrać w ubranie codzienne i nie wiem, jaką zdolność by tutaj mogła sobie ogarniać dalej w sumie.
A to może naucz się opanowania gniewu. O, Alicja raczej wydaje się być taką spokojną osobą, więc może niech się tego nauczy po prostu. Albo może niech Alicja się nauczy porad dla par i będzie próbowała tutaj tego i nocnego i tą i panią profesor Esmeraldę pogodzić. To też by w sumie miało jakiś tam sens, powiedzmy. Oj, Witoldzik, ale ty dzisiaj to chyba się z nami pożegnasz, co nie? No ale dobrze, jak chcesz się pobawić z pieskiem, to się możesz pobawić z pieskiem. Oho, no i właśnie, pora się pożegnać z Witoldem. Tak coś czułam. Biedna Alicja. Trochę mi jej szkoda w sumie. Dobra, przenosimy sobie na cmentarz założycieli tutaj Witoldzika. Nawet Esmeralda zapłakała, no proszę, proszę. Dobra, ale to dobry powód, żeby tutaj ten... Czemu? Serio? Ja nie wiedziałam, że tak... W sensie wiedziałam, że można wzmagać jakieś cechy, ale nie wiedziałam, że można wzmagać w małżeństwie. Pewnie dlatego, że zazwyczaj Simowie byli w tym samym, tej samej grupie wiekowej. Ej, niech ona wzmaga w nim lenistwo, to by tak pasowało, że masz być ten, bardziej ten, mniej ambitny. Że jesteś zbyt ambitny. Że co ty sobie wyobrażasz, no? Alicja, co ty robisz? Co... Ale... Alicja, ty miałaś psu znaleźć pracę, nie Alabama, Alabama jeszcze nie osiągnęła tej kariery, weź tej Dakocie. O, a Dalida wraca z awansem, no brawo Dalida. Dobra, show business, przyjmij pracę, okej, okay, zaczynasz od nowa. I akurat masz wolne Dakota, także możesz się tutaj napawać wolnością przez całe 2 dni aż. Dobra, chodź Lucja, porzucasz sobie do kosza, bo tam z tego co widziałam to minimalnie jej brakuje, żeby właśnie ogarnąć sobie tutaj ten, na maksa tą kondycję. To już jest jej ostatnia prosta. No i udało się, fajnie. No to w zasadzie możesz zadzwonić po Sima, po tego takiego rudego pana, o tego o. Możesz go zaprosić, niech on tu przyjdzie, bo z nim masz już na tyle wysoką tą relację. O, tu jakiś nastolatek? Siema. Bo z tym całym Gordonem, tak? Gdzie? Gordon, tak. Ona ma z nim już tutaj na 60, to w zasadzie zaraz się zaprzyjaźnią, łatwo się wbije miłość, także proszę cię uprzejmie, no bo oni praktycznie wcale teraz nie mają tej chemii, jak już jej się skończył ten bonus. Ale ja serio byłam przekonana, że to będzie tak na całe życie. No on się w niej zakochał, ale ona ma jeszcze problem z tym, żeby to do niego poczuć. Ale właśnie się w nim zakochała, okej, dobra, pożegnaj typa. Weno sobie coś zjedz, idź się trochę ogarnij i może pouczysz się tej fizjologii, bo skoro i tak masz tą kondycję na maksa, to czemu nie? I z tego co widziałam, to też Monika wykorzystała swoje wszystkie te urlopy i się zastanawiam, bo ja jej chyba miałam przejść na emeryturę, jak ona to wykorzysta. Chyba tak zrobimy, że ty zadzwonisz po prostu do pracy i przejdziesz sobie już na emeryturkę, już ci wystarczy, już tyle pracowałeś, że naprawdę należy ci się odpoczynek. A Alicja niech się nauczy porad dla pary i może spróbuje tutaj ten załagodzić ten konflikt między Esmeraldą a tym, a Innocentem, zobaczymy. Monika chciałaby wyjechać na wakacje. Mamy 20 tysięcy? Skąd? Nawet nie patrzyłam przez dłuższy moment na ten licznik i tak jakoś wyszło. Ale w sumie faktycznie można by tu udać się na wakacje. Myślę, że co prawda niedawno byliśmy, ale jak mamy telefon duszy, to możemy pojechać jeszcze raz. Czemu nie? Tak się zastanawiam właśnie nad tą Dalidą, czy by ją z kimś ostatecznie wiązać. Ale nie, ona chyba po prostu będzie sama. Może jak ogarnie sobie szczyt kariery, to wtedy pomyślimy. Na razie są ważniejsze rzeczy do roboty niż tam ogarnianie partnera dla Dalidy. Dobra, widzę, Alicja się nauczyła tej całej tego swatania par. Ciekawe, czy jak to się robi. Nie wiem, może oni mają jeszcze za zbyt niskie te relacje, żeby tam poprawić. Dobra, Esmeralda, masz wolne, weno idź, zadbaj tam o... Czekaj, a jak ty będziesz łowić ryby, to przypadkiem nie daje do natury? Chyba daje w sumie, no bo łowi ryby, no to tak ten, to może niech ona łowi ryby rzeczywiście bardziej niż jakby miała tam się uczyć sprzątania z książki, której i tak ma już ogarnięte na maksa. Innocenty ma dzisiaj wolne, to Innocenty też się skupi na swoim hobby, jakim jest sport. Ohoho, Alicja coś tu widzę narzeka na... brak towarzystwa, no to telefon i dzwonisz, no. To Lucja, może sobie kogoś zaprosisz w sumie, masz trochę to towarzystwo takie, nie ten tego. To następny to jest chyba ten pan, także go zapraszaj. W zasadzie możesz zaprosić więcej niż jednego, bo to tam chwila, moment i o, tu jest jakiś nastolatek, o, siema. No weź, powitaj. Czy Alicja, serio? Okej, on się w niej zakochał, a ona zaraz pewnie się w nim zakocha też, bo już tam niewiele brakuje. No i dobra, także możesz pożegnać pana Damiana i pójść sobie tutaj pospędzać czas z panem Tobiaszem.
Ja tak w sumie jeszcze nie pogorszyłam tych relacji między tutaj tymi, chociaż w sumie pani profesor z tą, z Dalidą mają takie trochę ten obniżone relacje, bo ja im chyba w poprzednim odcinku obniżałam z Imblenderem, ale wydaje mi się też, że tutaj byłoby dobrze z tym, z Innocentem też trochę tą relację obniżyć, no bo jednak oni nie rozmawiają, nie interesują się z sobą wzajemnie, aczkolwiek mają wspólne hobby, którym jest sport, więc tyle co ile tam poćwiczą sobie razem rzuty, więc może na 50 to by było za słabo, ale tak do 70 obniżmy w sumie, żeby tak no niby sprzyjaźnią się nadal dosyć mocno, ale trochę się nie jest idealnie. O matko, Esmeralda, co się stało? Jak ja tu po prostu nic nie ogarniam, nic, totalnie. Oni chodzą i narzekają tylko ciągle. Pieski znowu trzeba wykąpać, bo takie trochę brudne się zrobiły. Dobra, Esmeralda, bo ty się już w miarę ogarnęłaś, także idź wykąp te psy po prostu. Dobra, pieseły wykąpane, pani profesor Esmeralda narzeka na towarzystwo, ale to tam najwyżej rano jak wstanie, to sobie z kimś pogada i tyle. Okej, ale w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Co prawda nie do końca udało mi się jeszcze zrealizować ten plan, żeby tam te pokłócić to małżeństwo i tam te relacje pogorszyć, ale jeszcze mamy czas w następnym odcinku, żeby to zrobić. Nie wszystko da się tak na raz. Czasami wymaga to po prostu więcej czasu i zobaczymy w następnym, jak to tam się uda ogarnąć. Też w następnym pewnie Lucja stanie się w końcu dorosłą, więc może też będzie mogła się kłócić z tymi rodzicami i jakoś tam ich te relacje będą się pogarszać. I też zastanawia mnie fakt, że no nie chcę tych relacji za bardzo pogorszyć, bo to jednak jest legacy i tutaj jest wymagane, żeby no jakby mieszkać cały czas na jednej parceli, więc jeśli te relacje pogorszą się do takiego stopnia, no to wypadałoby, żeby Lucja się po prostu wyprowadziła od rodziców. No a ja bym wolała, żeby ona jednak w tym domu została. Też zobaczymy, czy Innocenty i pani profesor będą mieli jakiś rozwód, czy nie będą mieli. Jeszcze muszę to wszystko sobie przemyśleć i podjąć tutaj jakąś decyzję i to ogarnąć, więc zobaczymy w następnym, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. W sumie to tyle, także do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!